Inwestowanie, rynki finansowe, gospodarka świata, o tym mówimy w analizach live. Rafał Bogusławski, Robert Stanilewicz. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy zgodnie z tytułem zastanawiać się o tym, gdy, co się stanie, gdy przyjdzie odpływ. A nie, to, to nie będzie jakaś filozoficzna, wyłącznie rozmowa o tym, a co będzie, jeżeli jakaś korekta albo bezsa. Bardziej chodzi o pieniądze z banków centralnych. Stealth, takie określenie widziałem. Niewykrywalne pieniądze, niewykrywalne luzowanie, a jednak się odbyło. I co będzie, jak ono zostanie wycofane? O inflacji będzie, bo bazowa w strefie euro nie chce spadać. Ja się teraz boję, że jak ktoś mówi, że bazowa nie chce spadać, to Potraktowany jak to ten Mondrala, a chociaż już Żeby. sobie ktoś przywłaszczył to określenie Mondrale, tak ekonomiści z No, Kto ma wiedzieć, ten wie, o czym mówimy. Trochę kodem, może, ale dla części tutaj z obecnych rozpoznawalnym kodem bez wątpienia. Jeszcze gospodarka wschodzących w zderzeniu z wysokimi stopami procentowymi, biednemu zawsze wiatr w oczy. Indie pokonują Chiny w demografii i to będzie największe i młode społeczeństwo, co z tego wynika. I Słuchajcie, 10 książek o inwestowaniu, Rafał Wam tu może powiedzieć rekomenduje. To będzie pierwsza rekomendacja w analizach live, taka wprost. Rafał Bogusławski zarekomenduje 10 książek o inwestowaniu i ta, i to są książki w dużej części takie o zacięciu spekulacyjnym nawet rzekłbym, ale to o tym w dalszej części naszego spotkania. Na początek chcę Was jeszcze zaprosić na dzisiaj na godzinę 12. Na godzinę 12, bo dzisiaj o godzinie 12, co widać na pasku, dzisiaj pasek jest troszeczkę inny. Bezpieczny portfel funduszy dłużnych. Kup fundusz Life o 12.00 się odbędzie. Link jest w komentarzach. Za chwilę ten link powtórzę, żebyście mieli pod ręką i zaprosi Was na to wydarzenie Grzegorz Raupuk, szef funduszy, doradca inwestycyjny, który Wam będzie opowiadał jak taki portfel, 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 nie jeden fundusz dłużny, portfel funduszy dłużnych można konstruować. Przede wszystkim chcę pokazać jak taki portfel się konstruuje i jakie są różnice między różnymi jego składnikami. Czyli mając do wyboru fundusze obligacji korporacyjnych, obligacji długoterminowych czy obligacji skarbowych, jak należy patrzeć na taki portfel, jak go skonstruować, żebyśmy mogli korzystać zarówno z tego, że stopy procentowe mogą w przyszłości spadać, jak i to, że stopy procentowe mogą nie spadać i nie rosnąć. No i pokażemy różne scenariusze, jak, jak taki portfel może się zachowywać w zależności od tego, co się dzieje na rynku obligacji. Jest już was spore grono. Zapraszam wszystkich na godzinę 12 no, na kanał YouTubeowy Platformy Inwestycyjnej Kupfundusz. Już w komentarzach poszedł link. Też był nas wcześniej, wcześniej jeszcze przed startem. O, dziękujemy bardzo, jeszcze nic nie powiedzieliśmy tutaj proszę. E, piątka, piątka z hakiem w, wpadła. Tak, dziękujemy, dziękujemy Dam Lab, dziękujemy bardzo. E, mamy od może tygodnia, od tak paru dni włączony już system wspierania kanału za pomocą tych e, tam trzeba wejść wikonkę do takiego. Do pod komentarzami. Także pod filmem można zamieszczać podziękowania. Dziękujemy bardzo. I teraz już startujemy i bierzemy się do roboty i też do Waszych komentarzy i do Waszych pomysłów na inwestycyjne życie. <tryk> Doktor Szum napisał, proponuje skupić się na wyrazie Hossa. No dobrze, skupiamy się regularnie, ale I tym na razem jednak. Nie odmieniać. Tym <grym> razem jednak będzie o odpływie, bo są tacy, którzy straszą korektą z pewnego powodu i o tym odpływie powiemy. Zatem już tym razem rozprawimy się z tematem, z tytułem. Na samym początku, żeby mieć to już z głowy, potem mamy wiele innych jeszcze ciekawych tematów. Proszę bardzo. To jest luzowanie stealth, niewykrywalne, tak, jak tutaj pewien ekspert powiedział, co jest cytowany w artykule Bloomberga. I chodzi o 800 miliardów dolarów stymulusa, który to miałby być cofany właśnie. O co chodzi? Jak to niewykrywalne? Znaczy niewykrywalne, bo w zasadzie banki oficjalnie tego nie zapowiedziały, przede wszystkim uruchomiły linie kredytowe, natomiast to nie jest tak, że to nie jest niewykrywalne. Po prostu do, pewnie się dobrze klika taki tytuł, natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na to, że jeżeli banki centralne zwiększały sumy bilansowe z, w, w związku z tym, że skupowały obligacje, to faktycznie można powiedzieć, że to jest ma duży wpływ na rynki akcji i na rynki obligacji. To widać chociażby po rynkach obligacji w strefie euro że tam były bardzo duże spadki rentowności wynikające między innymi z tego, że właśnie europejski bank centralny skupował bardzo dużo obligacji. I to wtedy ma bardzo duże znaczenie. Natomiast jeżeli popatrzymy na to, co się wydarzyło od marca, bo to chodzi o te wydarzenia w ostatnim czasie, czyli problemy banków amerykańskich, upadło się SVB, za chwilę problemy Credit Suisse, przejęcie przez UBS i wtedy faktycznie banki zainterweniowały. Banki centralne. Właśnie w tym celu zostały powołane, między innymi, żeby w takich sytuacjach nie doprowadzić do paniki. I te 800 miliardów, chociaż w mojej ocenie to nie jest aż tyle pieniędzy, znaczy patrząc, trzeba by uwzględnić Bank Chin faktycznie, żeby było to 800 miliardów. Natomiast te pieniądze się pojawiły i te pieniądze z banków centralnych wypełniły lukę, która powstała w momencie, kiedy banki komercyjne przestały udzielać kredytów sobie nawzajem, tak i kiedy okazało się, że po prostu zaufanie spadło na tyle, że bank centralny w Stanach Zjednoczonych, ale europejski bank centralny też był gotów zapewnić finansowanie, że banki centralne musiały po prostu uzupełnić tą lukę. I efekt był taki, że nie nastąpiła eskalacja problemów, znaczy krótko mówiąc, zatrzymało się to na, w pewnym momencie. I tutaj w tym artykule autor przedstawia znaczy ten stratek przedstawia koncepcję, że wzrosty od marca na rynkach akcyjnych, że jedynym powodem tych wzrostów na, na rynkach akcji, że właśnie to jest ten zastrzyk kapitału. No to ja powiem inaczej, powodem spadku od lutego do początku marca na rynkach akcyjnych, tych, tych spadków, które były w tym czasie, były problemy banków. To widać patrząc na wykres, widać, że już w lutym inwestorzy. Ci, którzy mają dostęp do informacji takich, które monitorują na bieżąco, widzieli zapewne, że są pewne napięcia w sektorze bankowym amerykańskim. No i przygotowywali się do tego, rynki zaczęły słabnąć. Oczywiście tam jeszcze na to się nakładało podwyżki prognozowane podwyżki stóp procentowych stana, więc nigdy nie jest tak, że jest tylko jedno wytłumaczenie. I jeżeli taki człowiek, taki stratek pokazuje jeden wykres, czyli pokazuje zmiany, jeżeli chodzi o poziom sum bilansowych czy Interwencji banków centralnych i próbuje tym jednym wykresem zaprognozować przyszłość, to generalnie wiarygodność tego albo skuteczność takiej prognozy wynosi coś tam koło zera. Być może trafi, natomiast trafi nie dlatego, że banki centralne zaczną się wycofywać z tego poluzowania polityki monetarnej, natomiast trafi ze względu na to, że są inne przyczyny, to znaczy są przyczyny takie bardziej długoterminowe związane z tym, ile te firmy mogą zarabiać. A żeby było ciekawiej, to jeżeli mówimy o tych bankach centralnych, czyli Fed, amerykański, europejski bank centralny i bank Japonii, to specjalnie wzrosty nie są jakoś imponujące. Tam. Pod koniec roku suma bilansowa w ujęciu dolarowym, bo to jest w ujęciu dolarowym, ona szybko wzrosła, nie dlatego, że Bank Japonii gwałtownie zwiększył zakupy aktywów albo udzielił jakichś linii kredytowych, tylko dlatego, że jen się umocnił do dolara o 20%. I to jest ta zmiana sumy bilansowej. Natomiast jak popatrzymy na to, co zrobiły te duże banki, no to faktycznie Fed zwiększył sumę bilansową o prawie 400%. Około 400 miliardów dolarów. Europejski Bank Centralny niespecjalnie. Tam były linie kredytowe przygotowane, natomiast w Europie nie było paniki, jeżeli chodzi o sektor bankowy. Dodać do tego warto, w, w marcu Bank Chin zwiększał płynność w sektorze, i to są Dobrze ponad 100 miliardów, czy znaczy te, te raporty, które, które udostępnił Bank Chin, to jest dobrze ponad 100 miliardów dolarów w drugiej połowie marca tylko, chociaż wcześniej tam nie było dużych zastrzyków gotówki, więc to jest coś, co też wsparło na pewno e, gospodarkę chińską, też wsparło rynki, chociaż tutaj akurat Chiński Bank Centralny to on ma mniejszy wpływ na przykład na. Zwiększanie sumy bilansowej przez chiński bank ma mniejszy wpływ na to, co się dzieje w Europie i w Stanach. I znowu, jeżeli mówimy tylko o bankach centralnych, no to nie widzimy całości, całości tego problemu, który tutaj się pojawił i był rozwiązywany. Jest jeszcze taka instytucja FLMB, tak? to jest Federal Home F Federal Home Loan Bank. Banks. I to jest 11 banków amerykańskich y, y, sponsorowanych przez rząd, i to jest takie jakby y, samopomoc. To znaczy, te banki udzielają sobie nawzajem kredytów. I one w marcu, to znaczy w szczycie paniki na, na y, bankach regionalnych, one udzieliły sobie pomocy na poziomie 300 miliardów dolarów. Więc jeżeli mówimy, o, o właśnie tym stealth, to wielu inwestorów stealth money, tak? czyli, czyli te ta linia, linie kredytowe, które są niewidoczne. No to w, warto by było wspomnieć w tym artykule między innymi o tych pieniądzach, bo oczywiście to jest za wsparciem Fedu i te instytucje, znaczy te banki mają dostęp do, mogą się sfinansować, czyli mogą zwiększyć sumę finansową, podobnie jak Fed, i mogą wpompować te pieniądze na rynek. I to jest coś, co, o czym warto pamiętać, mhm. kiedy mówimy o pełnym obrazie sytuacji, że nie tylko banki centralne e, mogą interweniować, ale są instytucje, które również zostały powołane do tego, żeby stabilizować rynki, więc e, pokazywanie tylko banków centralnych i mówienie, że to banki centralne spowodowały hostse, to, to jest duże nadużycie. Wykres okay. jeszcze Bank Japonii w Jenach. Mhm. I tu widać, że w zasadzie ta, te zmiany są bardzo niewielkie, i wszystko, co się wydarzyło po drugiej połowie 2022 roku, to są zmiany yy, kursu walutowego. Czyli Yen zmienił swoją wartość, najpierw osłabił się bardzo mocno do dolara, potem się wzmocnił. Czy, A w, czyli, czyli, do tej skąd... tezy, czyli do tej tezy, która jest we, w tym tekście Bloomberga, rozumiem, jesteś nastawiony raczej sceptycznie. Jestem bardzo sceptycznie nastawiony, nigdy się nie sprawdza w inwestowaniu pokazanie, opieranie swoich decyzji inwestycyjnych na jed, analizie jednej danej. Znaczy tutaj to jest w ogóle to, to jest, to jest, coś, co, na co zwracam uwagę, że bardzo często ze względów medialnych pokazują analitycy, strategzy, dziennikarze pokazują jeden wykres i mówią, no teraz to na pewno coś się wydarzy. Poprzednia dekada można było pokazywać Wykresy dotyczące sum bilansowych banków centralnych i moment, kiedy Fed zaczął zmniejszać sumę bilansową, w poprzedniej dekadzie był taki okres, który był zapowiadany, że tam za chwilę wielka BESSA się pojawi i teraz będzie załamanie rynku w akcji. W pierwszym Pierwszy rok ograniczenia sumy bilansowej nie wywołał żadnych efektów. Dopiero w drugim roku ograniczenia sumy bilansowej zaczęła się nerwowość, ale to wynikało przede wszystkim z braku płynności na rynku międzybankowym i Fed musiał zmienić swoją politykę. Tam było podro... jeszcze wiele innych wskaźników, na które warto było zwrócić uwagę i wiele aspektów sytuacji w gospodarce, które miały znaczenie i dopiero pełna analiza daje jakąś szansę na to, żeby prognozować to, co się może wydarzyć na rynku akcji. Być może Faktycznie w tej chwili patrząc też na rynek akcji amerykański, że tam zabrakło bykom siły do tego, żeby pokonać zdecydowanie te poziomy, które, które osiągne, osiągnęli pod koniec marca czy na początku kwietnia I, i tam są trendy boczne. Natomiast to, że taka analiza, znaczy to zapowiedź tej korekty może się zrealizować, to wcale nie będzie wynikało z tego, że banki centralne wycofają. Te, te pieniądze, to zasilanie, bo będą je wycofywały spokojnie w miarę. Natomiast problemem może być to, że wcześniej były podwyżki stóp procentowych na bardzo szybkie i dopiero teraz ujawni się to, co w gospodarce, to, co się będzie działo w związku z tym. Są napięcia, które w gospodarce będą się ujawniały i amerykańskiej, i europejskiej. W sektorze bankowym to nie jest tak, że tutaj już kryzys został rozwiązany i to są, to są zagrożenia, a nie. To, że banki centralne w tej chwili wycofały, wycofują się z tego zastrzyku gotówki, który był potrzebny, żeby utrzymać stabilność systemu. Natomiast odpowiedź na to, co się wydarzyło w, marcu, w lutym, w marcu, to jest tak, że mieliśmy spadki, inwestorzy przestraszyli się kryzysu bankowego, więc zajęli sporo dużych pozycji y, 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 krótkich, i w drugiej połowie marca po prostu musieli to zamknąć. I to niewiele ma wspólnego z tym, co, co zrobiły banki. Dużo więcej ma wspólnego z tym, że. Znaczy ma wspólne w związku z tym, że banki zatrzymały panikę, bo gdyby panika się rozwijała, to ci, którzy otwarli krótkie pozycje, by zarobili. Ale sam przepływ pieniędzy do sektora bankowego, który zapewnił banki centralne, to nie jest jedyny powód tego, że mieliśmy wzrosty na rynkach akcji. I teraz, jeżeli nastąpią spadki, to też nie będzie głównym powodem to, że banki centralne. Nie chcą w tej chwili znowu podnosić płynności w sektorze bankowym. Ta płynność jeżeli sektor bankowy by się uspokoił, to ta płynność wróci sama. Jeżeli się nie uspokoi sytuacja, to wtedy będą inne czynniki, niekoniecznie to, że banki centralne wycofują gotówkę. Skoro złapałeś oddech dokładnie o dziewiątej, to teraz pokażmy giełdę w Warszawie za pomocą Wigu 20 z investing, za, za investing.com. I tutaj po drodze jeszcze Maciej nam podrzucał. Dzięki, wielkie, tak oczywiście wiedzieliśmy, ale dzięki też za wpis w komentarzach. PPI w Niemczech, inflacja producencka spada z roku do roku z 15,8 do 7,5%. To o 8 były takie dane. Skoro rozprawiliśmy się z tym tytułem na temat odpływu, so, przepraszam Was, on może troszeczkę był. Z Nie o to chodziło. Naprawdę nie było taka, to naszą intencją. Tak, no, tak wyszło. Cóż mam powiedzieć? To teraz, to teraz coś, co planowaliśmy też w programie, czyli przegląd rynków, po prostu. Rafale, oddaję Ci teraz pulpit i co tam się dzieje. W tak, WIG-20 widzieliśmy tutaj wielkich zmian. Nie ma w tym momencie jedna setna ruchy w to i w to. To, to jedziemy o sytuacji na rynkach generalnie. I generalnie zacznę od dwigu 20, właśnie, bo tutaj wczoraj była bardzo ciekawa sesja. Patrząc na zamknięcie, to wydawałoby się, że niewiele się wydarzyło, bo zamknięcie dokładnie na zero, znaczy dzień do dnia zmiany wynosiły zero. Natomiast po e, e, dzień wcześniej mieliśmy silne wzrosty. Prawie dwuprocentowe, atakowany był poziom 1900. Natomiast wczoraj mieliśmy sesję, w której mieliśmy w, przez większość sesji mieliśmy spadki, i w końcówce te spadki zostały zneutralizowane, czyli rynek został wyciągnięty w górę. Tutaj podobna sytuacja była w Stanach Zjednoczonych, tam też otwarcie było niskie i potem były wzrosty. I ja zwracam uwagę na ten poziom, na który na strefę, do której się zbliżamy, czyli 1900 punktów do 2000. To będzie według mnie taka strefa, która tak, z marszu to może być bardzo trudno, trudna do pokonania. To, co się wydarzyło wczoraj, czyli takie duże wachnięcie w ciągu dnia i potem powrót w górę, to z jednej strony oczywiście wskazuje na to, że optymizmu nadal wystarcza, bo wy, wystarczy, że stan Zjednoczone trochę lepiej po otwarciu zaczynają funkcjonować, czyli giełdy w Stanach i mamy wzrosty, natomiast ja bym zwrócił uwagę na to, że takie ruchy to też pokazują jednak, że pojawia się pewna nerwowość, czyli część inwestorów na naszym rynku też będzie pewnie chciała w najbliższym czasie zrealizować zyski, bo te zyski zwłaszcza od połowy marca, kiedy tam były pytania, czy znowu 1600, ja widziałem w komentarzach tak, że to już wielka bessa i co ja naganiam ludzi na fundusze akcyjne, skoro Skoro tutaj są spadki i za chwilę będzie tam pewnie chrzest Polski, to ja mówię po pierwsze, że nie naganiam na żadne fundusze, a po drugie, że ta panika, która była w marcu, to jest taki piękny przykład tego, jak działają rynki i jak łatwo jest wystraszyć inwestorów. I najczęściej, najczęściej to jest bardzo dobry moment, żeby wtedy sobie zwiększyć pozycję, jeżeli mówimy o inwestowaniu takim na średnioterminowym. Gdzie jesteśmy dzisiaj? Jesteśmy w okolicach 1900 i tutaj. Jest kilka sygnałów, na które bym zwracał uwagę. Jednym z tych sygnałów jest to, co się dzieje na rynkach wschodzących. Tutaj, oczywiście, to jest ETF inwestujący w, w rynki wschodzące, MSCI Emerging Markets. Ten indeks jest bardzo mocno przechylony w stronę Azji. W Chiny to jest prawie jedna trzecia, tam jest Tajwan, jest Korea Południowa, i to są, to, to nie jest obraz tak wszystkich rynków na świecie, jeżeli mówimy o rynkach wschodzących bo znaczy w zasadzie tak, ze względu na, na kapitalizację, które, którą mają te rynki, natomiast generalnie to, to, jest, to przede wszystkim są rynki azjatyckie. Jeżeli mówimy o znaczeniu poszczególnych giełd, to przede wszystkim to jest Azja. I zwróciłbym uwagę na to, że wczoraj mieliśmy spadki w, w przypadku tego, tego ETF-u. On dość dobrze odzwierciedla ten indeks MSCI, Emerging Markets w ujęciu dolarowym. I tutaj dla mnie jest to tyle niepokojące, że to oczywiście tam spadki na giełdzie w Szanghaju mają znaczenie, natomiast dla mnie jest to niepokojące, że pomimo tego, że dane o PKB z Chin były całkiem niezłe, pomimo tego, że właśnie są informacje o tym, że w marcu była stymulacja fiskalna i monetarna w, w Chinach, to mimo wszystko zabrakło siły. To jest Według mnie sygnał ostrzegawczy. To nie znaczy, że tu muszą być gigantyczne spadki, natomiast wygląda na to, że jednak kapitał zaczyna się obawiać tego, że w Chinach być może te wzrosty gospodarki nie będą tak silne, jak do, do tej pory to zapowiada, zapowiadało się. Tak znaczy, wyglądało na to, że takie wzrosty mogą być dość silne. Jeden z sygnałów ostrzegawczych, jeżeli mówimy o analizowaniu, takiej analizie międzyrynkowej, to warto patrzeć na te indeksy rynków schodzących. Ze względu na to, że nasz rynek wcześniej czy później powiela te ruchy. To znaczy, jest oczywiście skala, siła trendu, może być inna, natomiast my dużo bardziej jesteśmy cały czas przywiązani do tego, jeżeli mówię o wig 20, co się dzieje z przepływami kapitałów na, rynka, na rynki wschodzące i z rynków wschodzących, niż na przykład to, co się dzieje z giełdami europejskimi czy amerykańskimi. Kolejny wykres, na którym zwrócił uwagę, to jest Nasdaq, i to, o czym już wspomniałem. Wcześniej na znak od końca marca jest w trendzie bocznym. I tu praktycznie no, zakres zmian jest nawet powyżej 1%, czy nawet powyżej 2%. Natomiast jeżeli y, popatrzymy, na jakim poziomie jesteśmy, to tutaj się nic nie dzieje. I od y, pierwsza fala wzrostowa, od stycznia, tak korekta w luty marzec, tutaj odreagowanie, i pytanie, co dalej? Jeżeli zbyt długo rynek będzie konsolidował się w takim, na takich poziomach, to y, ze względu na to, że inwestorzy są niecierpliwi, jest prawdopodobne, że będzie cofnięcie na tym rynku. Natomiast to wcale, to co się w tej chwili dzieje, wcale nie przesądza według mnie, że nie możemy kontynuować wzrostu. Wprost przeciwnie. Bardzo dużo, jesteśmy w sezonie wyników, jeżeli patrzymy na rynek amerykański, to rozpoczęliśmy w piątek, w ubiegłym tygodniu. Tak naprawdę trochę wcześniej, ale istotne spółki, czyli duże banki amerykańskie, to był piątek. W piątek rozpoczęliśmy sezon wyników, najbliższe dwa tygodnie, trzy tygodnie, Powiedzą o tym, jak wygląda sytuacja, i tu nie chodzi o wyniki za pierwszy kwartał, tylko prognozy spółek. Dużo większe znaczenie będzie miało to, jakie będzie nastawienie spółek w perspektywie następnych kwartałów. Kolejny wykres, na który bym popatrzył, to, jest tą, to, to są Indie i to jest Sensek, czyli ten główny indeks giełdy hinduskiej czy indyjskiej. Warto zwrócić uwagę, że. Od 2021 roku tutaj mamy też trend boczny. Czy coś się dzieje niepokojącego w, w Indiach? Nie, tylko wyceny tych spółek były na poziomie PDOE na poziomie 22, nawet 24, i rynek porównując te wyceny do innych, do innych rynków schodzących, no stwierdził, że może. Że może przy tym, co się wydarzyło w gospodarce światowej, że, zwłaszcza jeżeli chodzi o 100%, to być może e, tutaj trzeba trochę odpocząć. Taki trend boczny, czy szeroki trend boczny, mm -hmm. to jest raczej zapowiedź tego, że w I... czy pójdzie ten rynek w górę. I tutaj w, twa, w Twoją narrację wejdę na chwilę, bo mamy taki punkt dotyczący Indii i Chin, tak, że Indie pokonują demograficznie, że tam się już takie sygnały zapowiedzi były. Oczywiście mamy oddzielny punkt na to, ale nie zdążymy dzisiaj tym punktem się zająć jakoś głęboko. Więc przy okazji Indii tylko wrzućmy że tak, że jest takie hasło, o tym się dużo pisze teraz w Polsce, też wiele komentarzy, artykułów na pytanie, czy gospodarczo również... Wielkością gospodarki, albo czy i kiedy to się wydarzy, ale to, o czym mówiłeś przed chwilą, także pasuje do naszego innego punktu, czyli do gospodarek wschodzących w zderzeniu z wyższymi stopami procentowymi, tak, i że te gospodarki wschodzące jednak będą miały Y, trudniejszą sytuację. Czy tak, czy to do Indii też pasuje, czy generalnie... Tak, to do Indii pasuje, dlatego te Indie tutaj pokazałem, chociaż y y można pokazać więcej indeksów rynków schodzących, ale y, takich dedykowanych y, funduszy dla poszczególnych rynków schodzących to zbyt wielu nie ma. Natomiast y, tutaj dwa słowa komentarza o tej demografii y, chińskiej i y, indyjskiej, że y, to ma znaczenie, to znaczy w przypadku tych największych krajów, to y, demografia, którą mają Chiny y, bardzo zła, tak zła prawie jak nasza demografia. Y, to jest problem, który będzie się ujawniał w perspektywie następnych 20-30 lat. Jeżeli w Polsce y, y, my możemy mieć imigrantów, tak wystarczy kilku, mi, kilka milionów y, imigrantów i nasza sytuacja demograficzna się poprawi, to w przypadku Chin nie bardzo można ten problem rozwiązać. To znaczy nie, nie ma skąd wziąć takich emigrantów, zwłaszcza też. Biorąc pod uwagę specyfikę rządu chińskiego, który bardzo niechętnie by się na coś takiego zgodził. A w kontekście sytuacji na rynkach wschodzących, to tam, jak będziemy omawiali ten, te wyzwania dla rynków wschodzących, to ma duże znaczenie to, co się wydarzyło w gospodarce światowej, i myślę, że tutaj to Indie, które nadal mają całkiem dobrą sytuację, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy, perspektywy, też musiały z tego powodu, to znaczy to też wpływa na, na zachowanie tych rynków wschodzących. Według mnie rynki wschodzące to nie będzie. Przebój tego roku, chociaż wielu inwestorów tak zakłada. No właśnie jest, jest takie założenie modne, tak? Dobra, ale idźmy dalej, idźmy dalej, ja znikam. To jest, to jest ETF, który inwestuje w obligacje przede wszystkim dolarowe z rynków wschodzących, wyceniane w dolarze i widać, że tutaj też ostatnie dwa miesiące to nie jest dobry okres. I to też według mnie jest sygnał ostrzegawczy to w kontekście WIG-20 i tego, co się dzieje na naszym rynku, że jest optymistycznie i w dłuższej perspektywie zakładam, że WIG-20 pokona 2000 punktów i tam gdzie będzie kontynuowana. W krótszej perspektywie widać, że jeżeli mówimy o rynkach schodzących, to tutaj rynek długu często znacznie szybciej pokazuje, że mogą pojawić się problemy. I według mnie to jest dyskontowanie tego, o czym za chwilę powiemy w, w, w tej części dotyczącej poziomu zadłużenia rynków schodzących, bo to jest poważne wyzwanie. Ja obserwuję takie ETF-y, obserwuję też indeksy dotyczące właśnie obligacji z rynków schodzących. Jeżeli tu brakuje siły w momencie, kiedy mieliśmy całkiem niezłą koniunkturę na większości rynków obligacji, i w Stanach, i w Europie w ostatni czas był całkiem niezły, to według mnie warto brać pod uwagę scenariusz nie, nie, nie aż tak optymistyczny, zwłaszcza dla rynków wschodzących. 30-letnie obligacje amerykańskie i tutaj też warto zwrócić uwagę, że te obligacje rentowności nie spadły poniżej poziomu 3,5%. W, w, w momencie, kiedy poprawiły się nastroje na rynku długu, według mnie ryzyko, że wzrosty rentowności będą kontynuowane, jest całkiem duże. To nie oznacza, że tutaj ten wzrost musi być bardzo dynamiczny, bardzo szybki, ale według mnie ujawnią się nie, niedługo problemy płynnościowe, nawet na rynku amerykańskim. To jest z kolei też jeden z ETF-ów, który obserwuję, i też jest pewien sygnał ostrzegawczy. To jest ETF, który inwestuje. W obligacje hipoteczne, czyli to jest rynek hipoteczny w amerykański przede wszystkim. I też widać, że tutaj w 2000 oczywiście skala spadków bardzo duża, natomiast 2023 rok wygląda na to, że niekoniecznie tutaj na tym, na rynku długu. Są podzielane, takie, jest podzielane takie optymistyczne nastawienie dotyczące tego, że tutaj nie będzie żadnych problemów, a w ogóle rentowności tych obligacji już są na sensownych poziomach. No wygląda na to, bo to są portfele, tak? No to jest ETF, to jest portfel. Wygląda na to, że tu też brakuje siły, żeby zdecydowanie jakieś te wzrosty były kontynuowane. Oczywiście to może być trochę na wyrost, bo może się za chwilę rynek uspokoić, ale ja bym zwracał na to uwagę, bo to może być jeden z elementów, który pokaże, że Faktycznie sytuacja taka makro w, na, w Stanach Zjednoczonych, właśnie przez kontekst tego, co się dzieje na rynku nieruchomości, może się pogorszyć. I z, polski złoty, ale tutaj trochę dłuższą perspektywę. Złoty dolar, dolar złoty, przepraszam, trochę dłuższą perspektywę. Tam był jeszcze 2011 rok, był lokalny dołek, był w 2014, był pod koniec 2017. Był w 2020-2021. Mniej więcej 3 lata i 3 miesiące 2 miesiące to jest taki, taki cykl na, na złotym. Oczywiście to jest powiązane z tym, co się dzieje na rynkach światowych z dolarem. Natomiast dla tych, którzy patrzą na takie cykliczne zachowania między innymi ja też patrzę na takie cykliczne zachowania jeżeli złoty nie zakończył się umacniać na początku roku, to bardzo prawdopodobne jest, że jesteśmy w tym cyklu, w którym wcześniej czy później tak, wyznaczymy jakiś dołek. Patrząc na, na poprzednie, poprzednie te dołki cykliczne, no to trzy lata mniej więcej trzeba odliczyć, czyli powiedzmy 2023, ale końcówka 2023 to może być ten moment, kiedy faktycznie zaczniemy nową falę wzrostową. Wziąłbym tylko poprawkę na to, że sytuacja w, na świecie jest trochę bardziej niepewna, a w Polsce mamy taką inflację, jakiej wcześniej nie mieliśmy. Więc tutaj to zmiana tendencji na dolarze może nastąpić wcześniej. Niekoniecznie musimy czekać do końca roku. Ja zakładam nadal, że po, tej, po tym ruchu korekcyjnym dolara będzie powrót do trendu wzrostowego. Kiedy on nastąpi? No myślę, że przyszły rok to już na pewno, znaczy na pewno, na 90%. E, I złoto. Złoto y, 2050 zaatakowane. Bardzo silna sesja spadkowa to sugeruje, że jest prawdopodobne, że w najbliższych tygodniach będziemy mieli rozbudowaną korektę na tym rynku. To nie oznacza, że to muszą być bardzo głębokie spadki, ale w związku z tym, że to jest trzecie podejście do poziomu 2050 i wyżej, bo było 2070-2080, to, to myślę, że tutaj trochę czasu nam może zająć, tak? Może to być konsolidacja, może być trochę głębsza korekta. Zakładam, że wrócimy do wzrostów. W drugiej połowie maja to jest chyba najpóźniej. Jeżeli ja mam rację i to nie jest znowu jakaś zmiana trendu, taka wielomiesięczna, to zakładam, że tutaj w czerwiec to już powinien być trend wzrostowy ponownie. I ataki na historyczne szczyty, jeżeli mówimy o złocie. To tyle z przeglądu rynku. Okej, okay, tu teraz wracamy jeszcze do tych biednych krajów, biedniejszych krajów rynków wschodzących, które mogą mieć gorzej z powodu rosnących stóp procentowych, o tym się nad tym się głowią przedstawiciele tych wielkich globalnych instytucji finansowych. Dużo długu który z w, w krajów o niskich dochodach będzie niebawem zapadało w najbliższych latach. A rosnące stopy procentowe to będzie problem, tak w artykule w CNBC yy, widzimy. Powinniśmy się martwić. No takie hasło powinniśmy się martwić. No, yy, no to się pomartwimy, tak? A co z tym zrobić? I jakie to może mieć, jakie to może mieć konsekwencje? Mówiłeś o tym, że nie jesteś fanem teorii, że akurat teraz będzie epoka rynków wschodzących po wieloletniej dominacji rynków dojrzałych przede wszystkim oczywiście Stanów Zjednoczonych. Dominacji w świecie inwestycyjnym? To jest artykuł, jeden z wielu artykułów, bo powszechne założenia na ten rok jest takie, że po słabym ubiegłym roku to w ogóle, znaczy do października, listopada, to był słaby rok, jeżeli chodzi o rynki wschodzące. Od tego czasu było lepiej. Natomiast założenie było takie, że właśnie teraz to rynki wschodzące, bo przecież. W Stanach prawdopodobne spowolnienie, mamy podniesione stopy procentowe, w Europie też, a rynki wschodzące one podnosiły stopy procentowe wcześniej, nawet niż amerykańskie, i teraz będzie fantastycznie. I teraz osłabienie dolara też napędza takie, takie poglądy dotyczące rynków wschodzących. Natomiast ja bym zwrócił uwagę na to, co, o czym jest mowa w tym artykule, że dług rządów i firm rynków schodzących to jest ponad 100 bilionów dolarów, z czego prawie połowa jest dolarowa, to znaczy jak patrzymy na, na, na rynki schodzące, no to ponad 40% to, jest, to, to są długi dolarowe i w okresie, kiedy dolar słabnie, to na razie jeszcze te problemy się nie ujawniają tak mocno, natomiast problemy związane z funkcjonowaniem rynków schodzących polegają na tym, że przy tym poziomie zadłużenia, i stopach procentowych, które na większości rynków schodzących muszą być utrzymywane na poziomie realnym, dodatnim. Dodatni realny poziom to znaczy, że powyżej inflacji. Dlaczego? Bo jeżeli byłoby poniżej inflacji, ale mocno powyżej inflacji, to za chwilę osłabiłaby się waluta i byłby odpływ kapitału, musiałby się ratować. Jeżeli mają wysokie stopy procentowe i są zadłużeni w dolarze, to w momencie, kiedy po pierwsze poszły rentowności w góry też obligacji amerykańskich. I pójdzie w górę dolar. Ja nie wiem, czy on pójdzie w górę za miesiąc, czy może za pół roku, ale jak pójdzie w górę, to. Okaże się, jakie problemy mają te, te kraje z obsługą zadłużenia, i to jest największe wyzwanie. Ja zakładam, że to, że rynki wschodzące w tej chwili to nie ma jakiegoś szaleństwa, jeżeli mówimy o zachowaniu i rynków akcji, i rynków obligacji, to jest pochodna właśnie tego ryzyka przede wszystkim. To nie jest tak, że to jest jedyne ryzyko i że to decyduje o zachowaniu rynków wschodzących, ale według mnie problemy z obsługą długu będą się pojawiały znacznie poważniejsze w krajach wschodzących, w gospodarkach wschodzących niż w gospodarkach rozwiniętych. I dotyczy to zarówno rządów, jak i firm. I warto to brać pod uwagę, kiedy y, y, czytamy tak, komentarze dotyczące tego, że teraz to rynki wschodzące, bo dolar będzie się osłabiał, gospodarka światowa y, będzie tak się rozwijała, być może tylko w Stanach Zjednoczonych i w Europie będzie, y, będzie spowolnienie, ale rynki wschodzące, w związku z tym, że tam cykl y, podwyżek stóp był wcześniej, to teraz właśnie będą miały swoje 5 minut. W mojej ocenie nie. Znaczy, Rynki wschodzące pewnie będą miały swoje 5 minut, ale znacznie później niż większość zakłada, czyli to nie, nie raczej, raczej nie ten rok, być może przyszły, być może jeszcze kolejne, ale jeszcze wcześniej według mnie przejdziemy falę y, obaw związanych właśnie o y, możliwości obsługi długu. I ta fala y, będzie narastała w momencie, jak zacznie się umacniać dolar. Na razie jesteśmy w takim, w takim okresie, kiedy y, sporo. Y, y, Zmian z rynku walutowego, czyli przede wszystkim osłabienie dolara sprzyja rynkom wschodzącym. Test nastąpi w momencie, jak dolar się umocni. Za chwilę przechodzimy do ulubionych książek Rafała Inwestycyjnych. 10 ulubionych książek inwestycyjnych. Nie o wszystkich powiemy, bo to jest tekst na PR, ale tutaj dołączył do nas, dołączyły jeszcze kolejne osoby. No, niektóre odłączyły inne, no, dołączają. Wiadomo, że trochę gadamy, więc ta publiczność się częściowo zmienia. Oczywiście część z Was z nami przez cały czas live'a. dziękujemy bardzo, albo ogląda potem już nie na żywo, ale dołączył Jakub na przykład, który jak dołączy, to razu zasypuje tekstami. Jak już nie mamy za bardzo czasu, żeby się nim MI zajmować wtedy. Jak zwykle rozumiem, że jakiś rytm dnia, akurat Jakub ma taki, że może dołączać do nas o 9, około 9.20. Na przykład, a co z 30-letnią linią hossy na 10-latkach USA, która została wybita? No, no, no tak, Hoś się tutaj wybito zęby bardzo mocno, o czym też mówimy, no, ale to jest taki duży temat, że a co? No, ja, ja, Jakubie, ale, ale jak pytasz, a co, to jakbyś byś doprecyzował to pytanie? A co? Bo ja nie rozumiem, no co, no nie ma tej hossy na 30-latkach. Na no, 10-latkach tej 30-letniej chosy? 30 czy na 40? No bo tak. No, 40-letnia tam... 40 -letni, 40 hossa Na 10-latkach, na 30-latkach. Szczerze mówiąc, to ja niec, no, dużo pamiętam, ale lat 80 nie pamiętam, nie pamiętam, czy były 30-letnie obligacje wtedy. Ale to ja się przejęzyczyłem, wiesz, mówię, tutaj chodzi o hostce na 10 latkach amerykańskich, oczywiście na obligacjach, spadek rentowności, który tutaj tak miał nawet więcej niż 30 lat, 40 lat, aż do tego, co się wydarzyło na początku lat. 20. Znaczy, to, to, dla, mnie, dla mnie to jest oczywiście to jest potwierdzenie tego, co się wydarzyło w gospodarce światowej, i potwierdzenie tego, że najbliższe co najmniej kilka lat to będzie czas podwyższonej inflacji z różnych powodów. I zakładanie, że wrócimy do takiego trendu spadkowego i że za chwilę wrócimy do świata, w którym dziesięcioletnie obligacje amerykańskie mogą być 2%, to jest świetna inwestycja w perspektywie następnych 8, 7, 8, 9 lat. Według mnie to jest błąd. To znaczy ci, którzy zakładają, że teraz kupią sobie obligacje z rentownościami 3,60 i jeszcze zarobią, nie dość, że zarobią te 3,60, to zarobią jeszcze średniorocznie. Tak? To jest rentowność, czyli średniorocznie jakby się nic nie wydarzyło, to tak tyle będę zarabiał z mojego portfela. To, że jeszcze zarobię, bo rentowności spadną na przykład o 2%. Być może spadną, ale po takich szokach inflacyjnych zazwyczaj mamy tak, że zanim inflacja na trwałe wróci do poziomu niskich, to, zajmu to zajmuje czasami dwie dekady. To znaczy ja nie zakładam, że teraz to musi być dwie dekady, natomiast może być tak, że na przykład jeszcze 5 lat będziemy mieli problem z tym, żeby inflacja znalazła się na stosownych poziomach, e czyli w okolicach 2%. Obawiam się, że większość jest w błędzie. Znaczy tutaj pomimo tych spadków tak, cen producentów warto pamiętać o tym w Niemczech, tak? W Stanach Zjednoczonych też spadają. E w Niemczech w spadek cen PPI, tak. Tak, to, to, to pomimo tych spadków cen producentów, to w dużym stopniu też pamiętajmy o efektach bazy i, i dopiero zobaczymy za kilka miesięcy, jak będzie wyglądała sytuacja naprawdę na jakich poziomach inflacja będzie się stabilizować. Według mnie inflacja będzie się stabilizować na poziomach Stanach Zjednoczonych powyżej 4% zdecydowanie, a w Polsce powyżej 10%. I tak od y, amerykańskiej obligacji, bo pytał Jakub o tą chosę wieloletnią na 10 latkach, Przeszliśmy do inflacji i ze Stanów do Europy. Inflacja w strefie euro spada, ale nie bazowa. To piszemy o tym na www.analizy.pl. Oczywiście to nie jest news, to jest bardziej jakiś taki przegląd. Zachęcamy do tego, żeby, żebyście pamiętali o tym, że jest taki portal www.analizy.pl. Piszemy tam o inwestowaniu, gospodarce, oczywiście o funduszach inwestycyjnych, bo Analiza Online to firma zasadniczo od funduszy inwestycyjnych, która zajmuje się tym od 23 już prawie. Lat. Inflacja w strefie euro spada, ale nie bazowa, no, ale ten PPI niemiecki dzisiaj no, robi wrażenie. To jest 7,5%. Prognoza 9,9%, poprzednio 15,8%. No to wiesz. To, to... No tak, no ale w ogóle w strefie euro były kraje, w których inflacja ta producentów to była tam powyżej 20 czy nawet 30%. I, i znowu sytuacja, się, sytuacja, jeżeli mówimy o, 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 o cenach, ona się uspokaja. To nie jest to nie jest tak, że, że inflacja w tej chwili się rozpędza, natomiast ten proces obniżania inflacji on będzie bardzo wydłużony w czasie, nawet jeżeli nie będzie dodatkowych szoków zewnętrznych. A jak pojawią się szoki, to będzie bardzo duży problem. Ta inflacja bazowa, czyli tutaj te, ten, ten temat, który. Tak, dzięki, dzięki któremu możemy się poczuć lepiej, bo wiemy, co to jest inflacja bazowa, czyli bez cen żywności i cen paliw, przede wszystkim o tej mówimy. Tam wzrosła z 5,6 na 5,7. Miesiąc do miesiąca ta inflacja dalej rośnie, tylko rośnie wolniej niż rok temu. I to są, to, są, to są sygnały, które cały czas potwierdzają, że w strefie euro spadki inflacji są dość oporne. To znaczy, sprzyjały nam spadki cen surowców energetycznych, energii. Ostatnio była informacja, że w. Nawet był moment taki, że w Holandii okazało się, że ceny energii w szczycie przyjęły wartość ujemną, to znaczy nie było co zrobić z tą energią elektryczną, to jest kwestia oczywiście fotowoltaiki i, 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 i wiatraków wyprodukowały za dużo. Natomiast to się, to się faktycznie dzieje, jeżeli mówimy o energii. To wpływa bardzo mocno na to, jak wygląda inflacja konsumencka. To też wpływa na to jak wygląda inflacja producencka, bo jeżeli y, koszty energii pospadały, no to producenci zmieniają swoją strategię, nie muszą w tej chwili zakładać, że cały czas inflacja będzie mocno rosła. Ale pytanie podstawowe jest na jakim poziomie inflacja konsumencka i bazowa będzie miała te poziomy równowagi, w, przy, mhm. w których okaże się, że ona już dalej nie chce szybko spadać i według mnie w Europie w Niemczech w Europie to będzie niewiele poniżej 5% i to będzie zdecydowanie za dużo, żeby banki centralne mogły udawać, że inflacja przestała być problemem. No dobrze, proszę państwa, teraz do czytelni idziemy, żeby oby nie było tylko tak jak w tym powiedzonku takim, że jak słyszę muzeum to bolą mnie nogi, tak, ale zachęcam, ale wiem, że tutaj jest takie grono, które czasami się dopominało, żeby się podzielić takimi poglądami na temat tego co warto czytać. to jest lista Rafała na www.analizy.pl, link zaraz w komentarzach. I teraz wszystkich dziesięciu nie powiemy, no bo po to jest ten artykuł, żeby do niego zajrzeć. Proszę bardzo, jest kolejny link w komentarzach do tego tekstu. Ale dwie wybrane, takie najprzyjemniejsze, czyli na przykład ta o matematyce obligacji. Tak, to ta bardzo taka lekka książka do czytania do poduszki. Znaczy, to jest akurat książka to Fabozi, Rynki obligacji, analiza i strategie. I to jest książka, która no, ma dużo matematyki. Znaczy, jeżeli, sensownie, jeżeli sensownie chcemy mówić o rynku obligacji to bez matematyki się nie da, co wielu ludzi zniechęca, natomiast w tej książce no, można się zapoznać z większością tematów, które są istotne, zarówno jeżeli chodzi o rynek obligacji, jak stopy procentowe, instrumenty pochodne, opisanie, jak funkcjonują po, y, portfele. To jest naprawdę to jest taka biblia ludzi, którzy inwestują na rynku obligacji. To jest bardzo gruba książka, bardzo technicznie napisana, natomiast jeżeli ktoś szuka takich konkretnych informacji, to jest książka, którą z ręką na sercu mogę Polecić. Praktycznie na każde zagadnienie można znaleźć tam odpowiedź. Jest wydana po polsku, to też ja wybrałem te książki, które są po polsku wydane. Myślę, że to pierwsze uh -huh, 10, uh -huh. tak, następne 10 będzie tych, które po polsku nie zostały uh -huh. wydane. Ale to jest, to jest książka, która, która ja, ja ją polecam nawet dla niefinansistów. Bo, może tam na temat konwekcji, czyli wypukłości portfela obligacji, to nie, nie wszyscy muszą czytać, ale na przykład duration jest całkiem dobrze wyjaśnione. Też stopy zwrotu, jak się liczy stopy zwrotu, to te wszystkie tematy są. Więc mogę polecić tą książkę jako taki przegląd wiedzy, mhm. bardziej encyklopedyczny, natomiast no, ba wartościowy. No dobrze, a inna pozycja z tej listy, no dobrze, to jedziemy na początek. No i oczywiście wspomnienia gracza giełdowego, czyli Jesse Livermore. Niestety. Yy, smutno skończył, tak? Generalnie. Tak, ale nie był bankrutem. To nie z powodu bankructwa, bo miał kilka milionów mm. yy, na koncie. Tam były inne inna. No, Okej, okay, yy, ale kwestie. za to przemyślenia ciekawe, tak, i pasjonująca historia. Znaczy on, yy, to nie, nie jest z tej, tej książki, bo ta książka kończy się wtedy, kiedy on jest no, pełen, tak. yy, w kwiecie wieku i powiem sukcesów. Mm. Natomiast sama książka yy, dotyczy. Yy, sytuacji przed około 100 lat to zaczyna się powiedzmy początek ubiegłego stulecia i to co jest cenne to jest po prostu pokazanie sposobu myślenia spekulanta. Pierwsza część dotycząca takiego czysto technicznego handlowania, czyli czytania taśmy w tamtym czasie jak się pojawiały notowania, to, to można było to się nazywało czytaniem taśmy, potem przeszło to na czytanie wykresów. Może jest mniej wartościowa, natomiast jak sposób rozumowania dotyczący tego co się wydarzy, jak się wydarzyły jak miały miejsce pewne zdarzenia w gospodarce, przede wszystkim pokazuje, że w stosunku do czasów obecnych zmieniła się tylko jedna rzecz: szybkość reagowania rynków. Cała reszta, jeżeli mówimy o fundamentalnym podejściu, jest jeszcze druga, to znaczy banki centralne. To znaczy wtedy rola banków centralnych była inna i generalnie w Stanach Zjednoczonych to Fed to, to był 1913 chyba, tak jak, jak został utworzony. Natomiast cała reszta, jeżeli chodzi o wydarzenia makro, czy z, z puls rynku, to wszystko. W zasadzie można przenieść już czasów i dla mnie to jest dowód na to, że niewiele się zmieniło. Oczywiście to jest podejście spekulanta, natomiast tutaj jest sporo książek, które są bardziej spekulacyjne, co wynika z tego, że ja wierzę w to, że warto rozumieć jak rynki funkcjonują i zrozumieć jak działa spekulacja, co nie oznacza, że ja zachęcam ludzi do spekulowania. Bo, jedną rzeczą jest zrozumieć, jak działają rynki, a drugie jest to, żeby zmierzyć się z rynkami i zacząć spekulować, bo spekulowanie wymaga nie tylko wiedzy, ale również czasu. I tego czasu po, trzeba poświęcić dużo na to, żeby zrozumieć, co się dzieje w tej chwili w rynka, na rynkach i jeszcze do tego wybrać momenty, w których ja chcę wchodzić w jakieś inwestycje. To są dwie różne rzeczy. Natomiast jeżeli ktoś chce zrozumieć, jak funkcjonują rynki. Jak zachowują się spekulanci, ale jak funkcjonuje gospodarka, jakie to ma przełożenie na rynki, to jest bardzo wartościowa książka. No dobrze, to te dwie z dziesięciu, a po pozostałe, proszę sobie kliknąć link, który jest w komentarzach, teraz się wyświetla, oczywiście, i zapraszamy na www.analizy.pl do tego o, coś nowego mamy mamy, tak? dzyń, tak? Dzyń drobne wpadły. Dziękujemy bardzo Michałowi. <grywy> to, za, to jest zabawne, oczywiście bawimy się waszymi pieniędzmi, tak? W tym momencie, ale oczywiście dziękujemy za wszystkie, <grywy> wszystkie dowody wsparcia, czy, czy wszystkie sposoby wsparcia. I dowody na to, że, że jesteście z nami i że jakoś tam wspieracie. Oczywiście też nie tylko w ten sposób. To, że się tutaj produkujemy. No i tyle na dzisiaj, proszę Państwa. Dziękujemy pięknie. Tutaj ktoś jeszcze podrzuca swoje typy, bo też zachęcałem do tego, żebyście wpisali swoje typy. A po prostu tych książek, wspomnienia to fa są fabulowane. Boy Plunger to biografia za darmożkę na YouTubie. O, tutaj właśnie wcześniej było, że tak, audiobook na YouTubie. E, Przyjemnił się książki. Co tam jeszcze? Rafał też musi napisać książkę. No dobrze. Mamy trochę pytań, mamy trochę pytań w komentarzach pod filmami. Chcielibyśmy mieć więcej, także zachęcamy do tego. Także o fundusze inwestycyjne zachęcamy do pytań, to zrobimy z nich odcinek taki QA na Kup Fundusz Live, a więc bardzo, bardzo prosimy. Możecie wpisywać te pytania i tutaj i na kanale YouTube'owym Kup Funduszu. Dzisiaj od godziny 12.00 bezpieczny portfel funduszy dłużnych, przypominam, Kup fundusz Live z Grzegorzem Raupukiem o 12.00. W komentarzach dzisiaj bardzo aktywny, jeszcze przed startem był Paweł, i Paweł tutaj w, w napisał kilka, kilka nawet komentarzy, kilka wpisów zrobił, ale Paweł, my się zajmiemy tym tematem, tak, Rafał, jutro, jutro, tak? tak Bo tak, Z tak, tak, marszu już dzisiaj nie było na to czasu więc my sobie skopiujemy to z top czatu, ale oczywiście najlepiej, no, to nie jest żaden podstęp, ale gdybyś y, jutro po starcie też wrzucił te komentarze jeszcze raz, y, bo Ty możesz to jako, jako uczestnik, widz, internauta y, oglądający, to wtedy ładnie by się to wyświetliło, a jak nie, to po prostu nawiążemy do tego i zacytujemy z tego, co było dzisiaj. Y, I także jeszcze mamy tam ciekawy komentarz, którym się chyba jutro zajmiemy na YouTubie, bo pytał JW, Teraz już zdejmę Twój artykuł o książkach. Chociaż to jesteś jest troszeczkę ostrość padła u, u ciebie, Rafa, ale trudno. Ktoś to komentował, wiem, wiem. widzimy, że Rafał nie wziął rutynu z Korbinu. kiedyś była taka reklama, tak? Już kiedyś spytałem, skąd mogą się brać tak znaczne dysproporcje Forward P do E u Jardeniego i tam pokazano Turcja, Austria, Polska, Hiszpania i tak dalej. To o tym jutro powiemy, o tym pytaniu. Które jest pod filmem na YouTube, dlatego teraz tego nie, nie wyświetlę. Ale wrócimy do tego tematu od JW. I zachęcamy do pytań, do pytań, do pytań, więc piszcie jeszcze i będziemy do tych pytań wracać. No tak, teraz Jakub się uruchomił. Jakubie, dzięki bardzo. Wpadaj wcześniej, wpadaj od 8:45, bo wrzucasz dużo ciekawych rzeczy, a my potem już nie mamy czasu na to, żeby się tym zająć na bieżąco. Tak, jeszcze muszę tylko tutaj to pytanie Pawła schować na razie i słuchajcie, dziękujemy za dzisiaj. Jutro widzimy się o 8.45, a dzisiaj o 12.00 w Kup Fundusz Live. Do zobaczenia.